Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witajcie 10 marca w niedzielę. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Troszeczkę wczoraj mnie nie było, wiecie, moje ciało po prostu zaniemogło. Muszę trochę odpocząć. Kiedyś było tak, że jak skupiałam się tylko i wyłącznie na pracy ziemskiej, na mojej pracy fizycznej, to po prostu położyłam jakaś choroba do łóżka. I leżałam tak chora, że no nie mogłam wyjść z domu. A w tej chwili ta choroba wie, ta energia wie, że jak ja potrzebuję odpoczynku, to po prostu trzeba mi wyłączyć wszystko. I do tego stopnia, że ja po prostu nie miałam siły. Zasypiałam tam, gdzie siedziałam, zasypiałam. Byłam już u lekarza, jestem w trakcie badań, sprawdzić ciało trzeba. Ale też poszukałam, dlaczego tak się u mnie zaczęło dziać. Że kompletnie odbierało mi na wszystko siły z ogromnym bólem głowy. No i doszukałam się i głównie chodzi o to, że za mało czasu poświęcam sobie. I popatrzcie, jeżeli macie jakieś dolegliwości, to popatrzcie. I co tam u Was w trawie piszczy, warto znaleźć. Ale też warto iść do lekarza. Wiecie, nasze ciała są ziemskim narzędziem, więc lekarze też są w stanie ocenić stan naszego zdrowia. I równocześnie oceniamy stan naszego zdrowia i czytamy, co nam ciało poszukuje. Pięknie o tym mówi totalna biologia, więc sobie wygooglujcie totalna biologia i co mi dolega. I wtedy wpisujecie, jakie macie objawy, co Wam się dzieje. Najpierw pani doktor powiedziała, co prawdopodobnie u mnie podejrzewa. Będę miała robione wszystkie badania w tygodniu, więc wpisałam to, co ona podejrzewa i słuchajcie, wszystko się zgadza. Po prostu daj sobie trochę czasu. Odpocznij. To ma być czas dla ciebie, dla siebie. A że uwielbiam pracę z ludźmi, uwielbiam pracę z duszami, to wiecie, ja sesji nie przeprowadzę więcej niż jedną dziennie. Może mam dzień wolny, to dwie, ale więcej niż jednej nie przeprowadzę z uwagi na wysiłek, jaki to energetyczne za sobą niesie. Ale cała otoczka w koło, wiecie. Przygotowanie, kurs, za chwilę ruszamy, zaraz się do Was wszystkich odezwę. Być może już dzisiaj porozsyłam, więc bez stresu nie denerwujcie się, z kursem ruszymy, kurs jest przygotowany. Przetestowany już nawet, także wszystko działa, wszystko będzie pięknie, ładnie. Zobaczycie. No dobrze, kochani. A my dzisiaj porozmawiamy sobie o nowiu księżyca. Bo właśnie mamy taki nowiu, najnowszy z najnowszych, czyli początek. Wiecie, jesteśmy duszą, jesteśmy energią i warto skorzystać z tej mocy, z tego daru, który daje nam księżyc. Warto przygotować swoje mieszkanie. Słuchajcie, ja wczoraj dostałam nie wiem skąd ogromnej siły. Ja po prostu posprzątałam cały dom z oknami, dosłownie ze wszystkim, z ogródkiem. To ja nie wiem, kiedy to się zadziało, ale to się zadziało. I mam przygotowany dom na nowe. Warto zrobić porządki w półkach, a w szczególności, kochani, w bieliźnie. Tam, gdzie nosimy coś przy ciele, żeby to wszystko było poukładane, żeby było czysto. W momencie, kiedy gdzieś jest jakiś rozgardiasz, a może się zdarzyć, tak? Dlaczego nie? No przecież jesteśmy ludźmi. I gdzie to, co nosimy najbliżej siebie, to warto jest mieć poukładane. Zresztą wszystko wszędzie jest warto mieć poukładane. Wtedy energia bezpiecznie krąży po naszym domu. A kiedy mamy gdzieś tam coś niepoukładane, czegoś za mocno, to wtedy ta energia, ona tam wleci w szafę i zostanie, bo nie może się stamtąd wydostać. Ale nów księżyca, kochani, jest potrzebny do tego, aby zacząć nowe. Więc od dzisiaj jak najbardziej możecie zaczynać. Zaczynać po prostu. Dziś już to zrobić. Zaczynam. Jeżeli masz ochotę zacząć spacery, wyjdź na spacery. Półgodzinny spacerek dziennie nikomu jeszcze nie zaszkodzi. Jeżeli masz ochotę codziennie zrobić sobie postanowienie na 10-dniową medytację ze sobą, zacznij już dzisiaj. Wszystko, co zaczniecie dzisiaj, ma ogromną szansę na przetrwanie. Ma ogromną szansę na to, aby osiągnąć cel w związku z danym postanowieniem.
od dzisiaj zaczynamy. Jeszcze mamy jutro i pojutrze i środę też jeszcze mamy energię nowiu księżyca. Więc jak najbardziej, jeżeli nie zdążyłeś się przygotować, to przygotowujemy się. Mamy 3 dni i nów księżyca. Warto posprzątać, kochani. Warto siebie oczyścić w kąpieli, z solą. Poprosić wodę, żeby zabrała całą energię, która Was nie służy, a po kąpieli zaraz napełnić się światłem miłości, światłem nowiu. Niech da Wam siłę do działania. Zapraszam do mojej medytacji, która też jest na kanale. Napiszcie pod tą medytacją komentarz, jak Wam, jak ona Wam poszła, jak na Was zadziałała. To są też dla mnie bardzo cenne wskazówki. Ja Wam również dziękuję za wszystkie komentarze, które dostaję. To jest naprawdę dla mnie bardzo cenne przy tworzeniu nowych medytacji. No dobrze, a dzisiaj co? Dzisiaj karta, kto nam dzisiaj wpadnie w ręce? Archanioł Michał od samego rana do mnie krzyczy, weź mnie, tego biorę. To cię, Archaniele, biorę. Kto ma kawkę, pije kawkę? Właśnie, łyk kawki. Tak. Kawkę, piję pawkę. No, nowy początek i świeży świat. To nie będę daleko szukać, wiecie? Nowy początek i świeży start. Dziękuję za dostarczenie nowych możliwości i oferowanie wsparcia oraz za pomoc w uwalnianiu i uzdrawianiu przeszkód. Obdarz mnie zaufaniem, kiedy doświadczam życiowych zmian. No, widzicie, to nam Archanioł pomoże. I druga karta była podczepiona pod tą kartę. Razem tak wyleciały pięknie, ale widziałam jedną. Archaniele Michale, proszę Cię, abyś ochraniał swoją potężną tarczą mnie, a także moich najbliższych pojazd i dom. Otocz nas swoją purpurową poświatą, która pozwala przeniknąć prawdziwej miłości. Proszę, bądź ze mną w dzień i w nocy. Spraw, aby moi najbliżsi byli bezpieczni. Wymień właściwe osoby i sytuacje. I tu możecie powiedzieć, o kogo chcecie, aby Archanioł Michał zadbał dodatkowo. Obie modlitwy znajdziecie w opisie tego filmu, więc tam będzie trzeba rozwinąć i zobaczyć. Znajdziecie też, kochani, wsparcie kanału. Z całego serca każdemu dziękuję za postawioną mi kawkę. To dzięki temu wszystkiemu też mogę się rozwijać i pracować, kochani, z duchową stroną tego świata, z duchową stroną. No dobrze, to co? Nowy początek. Co ta karta do nas mówi? Kiedy jakiś rozdział Twojego życia kończy się, kolejny zaczyna się rozkwitać. I to, kochani, tak jest. No musi się coś rozwalić, żeby mogło powstać coś nowego. Wiecie, z perspektywy czasu ja już wiem, ja to czuję, że no musi się coś zadziać, żeby mogło się nowe pobudować. Na starym domu nie pobudujemy nowego. Musimy go zburzyć, wyczyścić teren, często i nowe fundamenty zrobić i wtedy stawiamy nowy dom. W tym momencie masz jedynie pewne nadzieje i przesłanki zmian, nowych doświadczeń w życiu. Archanioł Michał zsyła tę kartę, aby uzbroić Cię w odwagę do dalszego działania. Jest to łaska zachowana dla Ciebie. Pozostań wypełniony nadzieją i kontynuuj pozytywny punkt widzenia. I możliwe wybrane znaczenia. To, kochani, tutaj wszystko możemy. Przyznanie się do czegoś jest uzdrowieniem. Odkryjesz nowe możliwości w pracy lub zaczniesz nową. Dawne błędy zostaną wybaczone i zapomniane. Niebawem nastąpi polepszenie relacji w związku. Związek rozkwita. W niedługim czasie może spotkać Cię przeprowadzka do nowego domu. Nowy, lepszy stan umysłu doda Ci radości i pewności siebie. Zapomnij o przeszłości. Wyczyść i posprzątaj dom lub biuro. Widzicie? Jak ta karta, no aż niesamowite. Kocham te karty. Tak, ale to jest energia, wie co Wam wysłać. Wiecie, jak już się pracuje pięknie z kimś, nadaje się czemuś mocy, zaufania, miłości, wdzięczności, to energia wie co ona ma tutaj. Wszechświat wie.
i karta osłania się. Karta ta wskazuje na to, że jesteś teraz szczególnie wrażliwy na energię i emocje. Archanioł Michał osłania Cię przed przykrą energią, jednak bardzo ważne jest, abyś podjął kroki, które pomogą temu wysiłkowi. Na przykład unikaj sytuacji, w których wyrażany jest gniew lub istnieje współzawodnictwo. Poza tym trzymaj się z dala od barów, pubów lub innych miejsc, w których jest nadmiar używek, co przyciąga słabszą energię. Podążaj za swoimi naturalnymi skłonnościami do bycia samym sobą albo spędzenia czasu z grzecznie wypowiadającymi się i bystrymi ludźmi. Możliwe wybrane znaczenia tej karty. Noś ze sobą ochronną kryształową kulę. Na przykład wiecie, co można nosić ze sobą? Czarny turmalin. Ten kamień naprawdę pomaga nam ochraniać nas. Może też kiedyś tak zrobię o tych turmalinach, o tych kamieniach, które co nam dodają. Kamienie mają ogromną moc. Wiecie, tak jak energia księżyca, tak jak energia słońca, tak jak energia planet, tak też energia kamieni. To jest natura, tak? To jest natura. To nie jest coś sztucznego, to jest natura, więc to ma swoją energię. Każdy kolor, każdy kryształ, każdy kamień ma swoją energię. Kochani, więc warto. Możliwe. Upewnij się, że jesteś ochraniany fizycznie, masz ubezpieczenie zdrowotne, sprawny pojazd. Zobacz, czy jesteś zdrowy. Warto się temu przyjrzeć. Może warto i zrobić sobie kontrolne badania. To nic nie zaszkodzi. Bądź ostrożny w radzeniu sobie z sytuacją i relacją. Powierzcie aniołom też. Widzicie, ja powierzyłam, powiedziałam: aniołowie, pomóżcie mi dojść do siebie. I dzisiaj czuję się rewelacyjnie. Dzisiaj czuję się świetnie. A tak po prostu, wiecie, jak się czułam, jakby mi się baterie wyładowały. Dosłownie. Ja wstawałam, byłam zmęczona. Uziemiałam się, byłam zmęczona. I to był też pewnie może ten moment, kiedy warto było pójść do lekarza, no bo przecież po co tak. Tak już bolał mnie. Bolała mnie głowa tydzień czasu, nic nie pomagało, to mówię, no dobra, no pójdę. A że jako dziecko uległam potężnemu uderzeniu w głowę, to od czasu do czasu warto to skontrolować. No dobrze, kochani. Cudownego nowiu życzę. Niech się dzieje, medytujcie, kreujcie sobie nowe, rozpoczynajcie. Wysyłajcie do wszechświata, że już jesteście gotowi do działania. Proście anioły o wsparcie. One po to są. Jeżeli macie ochotę, to od razu do samego najważniejszego. Tam, gdzie trzeba, też. To nie jest tak, że zawracamy głowę niepotrzebnymi sprawami. Wszystkie sprawy nasze są potężne. To my oceniamy, komu powierzamy swoją sprawę. Przytulam Was mocno, z całego serca i życzę cudownej niedzieli. I jeszcze jedno, kochani, być może, naprawdę być może, będzie dzisiaj live o godzinie 20. Nie obiecuję, bardzo mocno się postaram. A jak będzie, to przed będzie zapowiedź, ale live pewnie się nie odbędzie na zapowiedzi, tylko odbędzie się okienko obok. Przytulam, Magda.